tym stand-upie rzuca się mięsem, więc jeżeli wyrazy wulgarne, sprośne i nieprzyzwoite rażą i ranią twoje uszy, zalecam przyłączyć na noc kabaretową albo obejrzeć stare odcinki Śmiechu Warte. Więc masz teraz 3 sekundy, aby się zdecydować. Raz, 2, 3. A teraz wystąpi przed państwem Michał Ogiński. Brawa! Dzień dobry lub dobry wieczór. Słuchajcie, mówi się, że w sztuce nie da się wymyśleć niczego nowego. Jak to po łacinie było? Nihil novi sub sole. Nic nowego pod słońcem. Ale czy na pewno? Czasami mam wrażenie, że sztuka staje się coraz bardziej chujowa i to dosłownie. Weźmy na przykład takiego malarza Tima Patcha, który maluje, no czym może malować? Pędzlami? Nie, zbyt oczywiste. Szpachelkami? Zbyt staroświeckie. Rękami? Zbyt powszechne. On maluje... No, czym on może malować? No, kutasem maluje, kutasem. A czego się spodziewaliście na stand-upie? Przybrał ksywkę Picasso. Co oczywiście nawiązuje do najsłynniejszego malarza XX wieku, Pabla Picassa. Swoją drogą, co oni mają z tym Picassem? Najpierw świnia malująca obrazy Picasso. Teraz Picasso, a nawet jest Citroen Xara Picasso. A propos, wiecie jaka była największa obelga dla Paryżan w pierwszej połowie XX wieku? Ty kurwo, oby namalował cię Picasso. Oczy tam gdzie usta, a nos gdzie uszy. Przeczytałem na Wikipedii, że ten Tim Patch Picasso ma 4 dzieci. Pewnie jednego czarnego, jednego żółtego, jednego białego i jednego czerwonego. W zależności od tego, w jakiej farbie umoczył swojego kutasa przed seksem. Pojebani, pojebani. Dodatkowo do każdego sprzedanego obrazu dołącza on film, jak on ten obraz namalował. No tragedia, tragedia. A podobno w sztuce już wszystko było. A jednak zawsze się znajdzie taki ktoś, jak taki właśnie Picasso, który zaskakuje. A teraz krótka anegdotka z Muzeum Picasso w Barcelonie. Byłem tam, jak miałem niecałe 18 lat i byłem zachwycony, po prostu w niebo wzięty. Picasso malował realistyczne obrazy, jak miał 13-14 lat i właśnie oglądamy sobie te obrazy z kolegami wtedy i trafiliśmy na salę, w której były akty starych, styranych z życiem modeli. Koledzy patrzą na tych starych, podniszczonych, nagich starców i pytają mnie: te Ogin, a Picasso był gejem? No po prostu brak mi słów. Dla tych, którzy nie wiedzą, to Picasso nie był gejem i spłodził dzieci jeszcze jak miał 65 lat, czy jakoś tak. A do burdelów zaczął chodzić jak miał 14 czy 15 lat. Ale ta anegdota pokazuje, jak różny może być odbiór sztuki przez ludzi. Historia sztuki to historia ludzi, którzy owszem malowali wspaniałe obrazy, czy też rzeźbili wspaniałe rzeźby, ale prywatnie byli alkoholikami, narkomanami, ludźmi wypaczonymi czy chorymi psychicznie.
Czyli jest dla mnie jakaś szansa, żeby się tam dostać do tego panteonu. Niedawno uświadomiłem sobie, że ja mam już 37 lat, tyle samo ile Van Gogh, kiedy ze sobą skończył. Tyle, że on miał na koncie około 900 obrazów, z czego sprzedał jeden. Jedno miał też ucho, a po śmierci stał się jednym z najsłynniejszych malarzy w historii. Ale powiem wam szczerze, że ja nie rozumiem, jak taka osobowość jak Van Gogh, a właściwie powinno się wymawiać Van Gogh. Artysta sprzedaje swoje obrazy dopiero po śmierci. Tak przynajmniej głosi slogan. Więc można by pokusić się o znalezienie takiego artysty, który sfinguje swoją śmierć i od razu ceny jego obrazów pójdą w górę. Jeśli oglądaliście film Mistyfikacja, to z pewnością wiecie, o co chodzi. Film opowiada o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Witkacym, który sfingował swoją własną śmierć. Prawda czy fałsz? Nie wiadomo, ale film jest świetny, z genialnymi rolami juniora i seniora Szturów. Pod świadomym pragnieniem każdego artysty jest nieśmiertelność i wieczna pamięć, też sława. Ale bywa i tak, że artysta ciężko pracuje i nawet stwarza wokół swojej osoby tak zwany mit artystyczny i nie jest pamiętany, a jego dzieło zostaje zapomniane. A czasem wystarczy tylko podpalić jeden z siedmiu cudów świata, świątynię Artemidy w Efezie, jak to zrobił Herostrates, i już zapisał się w historii. Co ciekawe, jaki geniusz wzniósł świątynię, tego nie pamiętamy. Ale kto podpalił, to już wiemy. Strasznie dziwne, nie? Najbardziej ciekawe jest, że kiedyś siedziałem i rysowałem portrety i karykatury w domach zdrojowych i czaił się jeden czy drugi i zaczynali swoją nawijkę. Ja tu kogoś rysuję i słyszę komentarze: panie, pan dobrze rysuje, ale mój kolega, albo szwagier cioci mojego brata, żony kuzynki, to tak malował, gdyby pan to widział, to jak żywe, jak ze zdjęcia. I teraz widzicie, co musi znosić psychika rysownika? Zastanawiałem się, co by tu zrobić, żeby zainteresować większą ilość ludzi sztuką. Bo umówmy się, sztuka jest w jakimś sensie elitarna i niewiele osób lubi, czy może nawet zna się na sztuce. A żeby coś lubić, trzeba mieć styczność, żeby się oswoić. I tak pomyślałem, żeby galerie sztuki wyglądały jak galerie handlowe, żeby były takie wielkie i obwieszczone obrazami, a może były też tam takie promocje typu: kup jeden obraz, drugi dostaniesz za jeden grosz. Może trafić z reklamą do najbogatszych ludzi, czyli do Żydów i szejków islamistów. Niestety, z tego co wiem, zarówno judaizm, jak i islam nie jest przychylny sztuce. Nie uznaje sztuki oprócz sztuki zdobniczej. Może po prostu media, zamiast lansować ciągle tylko muzykę i muzykę w programach takich jak Voice of Poland, Voice Kids, czy Voice Senior, czy nawet Mam Talent, może powinny zacząć produkować programy o malarstwie typu na przykład, nazwijmy to, Bitwa na pędzle. Sztuka niestety nie jest popularna w społeczeństwie.
No, ilu potraficie wymienić artystów? No, słucham. Van Gogha, bo wam powiedziałem. Picassa, bo wam powiedziałem. No i kogo jeszcze? Matejko. No i Matejkę. No, oczywiście, że Matejkę. No to są trzech najbardziej znanych w Polsce artystów. I to wszystko, widzicie? Artystów jest setki. Wracając jeszcze do tych galerii handlowych, które stałyby się galeriami sztuki, ciekawe, czy w takich galeriach byłyby też galerianki. Wyobrażacie sobie to? Podchodzi taka skąpo ubrana galerianka do kolesia z tekstem: Kup mi Wyspiańskiego, a zrobię ci loda. To by było przepiękne. Niestety nierealne, ale pomarzyć można. Skandale bywają pozytywne i negatywne. Są najprostszą formą reklamy. Im lepszy skandal, tym więcej mediów o nim poinformuje. Pamiętacie Olbrychskiego, który na wystawie w Zachęcie pod tytułem Naziści, prezentującą zdjęcia polskich aktorów grających nazistów, wziął i podział szablą kilka zdjęć? 100 lat wcześniej w tej samej Zachęcie Podkowiński przyszedł i pociął swój obraz Szał uniesień, przedstawiający rudą dziewczynę na szalonym koniu. Ja też w swojej karierze miałem swoje 5 minut, kiedy to podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Śląskiego wystawiłem swoją instalację malarską prezentującą namalowane puszki z piwem. Zostałem oskarżony o złamanie przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Media to podchwyciły i byłem przez chwilę bardzo sławny, przynajmniej na swojej uczelni. Gdyby obowiązywało kiedyś to prawo dotyczące niesprzedawania nieletnim alkoholu, to ja bym się pewnie nie narodził, a przynajmniej nie z tych rodziców. Serio. Bowiem mój pradziadek budował dom w Rabce i zatrudnił do budowy swoich zięciów, czyli wujków mojej mamy. Wujkom podczas pracy zachciało się pić, a cóż jest lepsze, żeby ugasić pragnienie, jak nie dobry browarek. Tak więc wysłali moją 16 czy 17-letnią mamę po browara do budki z piwem. No i tak się złożyło, że w tym miejscu spotkała mojego tatę, który, uwaga, poderwał ją na portret, którego notabene nigdy nie namalował. Później powiedział jej, że ich córka, a moja siostra, jest tym obiecanym portretem. Co do portretów, to najdziwniejszym zleceniem portretowym, jakie kiedykolwiek otrzymałem, było narysowanie portretu pamięciowego. Zadzwonił do mnie pewien taksówkarz, któremu ktoś ukradł taksówkę. Oczywiście zgłosił to na policję, ale już portretu pamięciowego nie wiedzieć czemu nie chcieli wykonać, mimo że miał bezpośredniego świadka, który widział sprawcę, a była to jego teściowa. Nie wiem, czy policja nie ufa teściowym, ale no nie wiem. Zadzwonił więc do mnie, żebym przyjechał i wyręczył niekompetentnych policjantów. I ja wysłuchałem tej teściowej i narysowałem ten portret według jej wytycznych. Portret był z profilu. I kiedy skończyłem rysować, to ten taksówkarz wziął do ręki ten rysunek i siarczyście zaklął: Kurwa, toż to Stefan! Po czym wszyscy obecni w jego domu oświadczyli jednogłośnie, że to Stefan. A żeby swoim słowom nadać jeszcze większą wiarygodność, weszli na jego naszą klasę, bo wtedy jeszcze była nasza klasa, i wyczalili jego zdjęcie z profilu i kurwa idealnie uchwyciłem jego rysy na podstawie opowieści teściowej taksówkarza. Może powinienem pracować w policji, ha? Czy jednak to Stefan ukradł to auto, nie dowiedziałem się nigdy, bo chyba wtedy zmieniłem telefon, a taksówkarz nie zadzwonił, no bo niby jak mógłby zadzwonić, skoro miałem już inny numer telefonu.
Być może kiedyś się dowiem, może tu na ziemi, a może w niebie. Co do nieba, to najpierw trzeba sobie na to niebo zasłużyć. A jak najprościej zasłużyć na niebo? Być dobrym człowiekiem? Nie. Trzeba jeszcze chodzić do kościoła i godnie uczestniczyć w Eucharystii. Ja mam naprawdę spoko parafię, spoko księży w parafii. Dawno, dawno temu, w czasie pierwszych odcinków M jak Miłość, chodziłem jeszcze do kościoła, to oczywiście dawałem pieniądze na kościół. I wyobraźcie sobie, jaki ja miałem nowoczesny kościół. Ludzie, jaki ja miałem nowoczesny kościół. Podchodzi kościelny z tacą do typa, który stoi obok mnie. Ten daje znać mu coś ręką i szepcze: miesięczny. Kościelny podchodzi do mnie, ja zaczynam szperać po kieszeniach i niestety nie znajduję żadnych drobnych. W końcu zrezygnowany pytam: a można płacić kartą? Mina kościelnego bezcenna. Za wszystko inne zapłacisz kartą Mastercard. Kościelny mierzy mnie wzrokiem, po czym uśmiecha się półgębkiem i pyta: na PIN czy zbliżeniowo? Pewnie blika też miał. Kościół idzie do przodu. Ale teraz to już powszechnie taca lub koszyczek się już przejadła. Teraz może na przykład zrobić przelew na konto parafii i odliczyć sobie to od podatku, tak przynajmniej słyszałem. W kościołach pojawiły się też wpłatomaty. Albo można wrzucić 2 złote do ołtarzyka, przed którym są elektroniczne świeczki, które palą się z 2 godziny w intencji człowieka, który owe 2 złote wrzucił. Ciekawe, co na to Bóg. Bóg? Bóg, jak to Bóg? Siedzi sobie gdzieś w kosmosie, przed nim wielki laptop, na którym ma napisane: do końca świata 8 727 456 dni. Za sobą ma na ścianie powieszony młoteczek i taką malutką oszklaną gablotkę z przyciskiem i za 8 727 456 dni zbije młoteczkiem szybkę, pyk, i naciśnie przycisk i jak dupnie, to ino roz. A propos Boga. Czasem lubię oglądać w TVN-ie milionerów i wyobrażam sobie, jakbym siedział naprzeciwko Urbańskiego i miał odpowiadać na pytanie za milion. Tylko z moim szczęściem miałbym pewnie takie pytanie: Michale, czy chcesz posłuchać pytania za milion złotych? Tak, tak, oczywiście. Teraz groźna muzyka. Imię prawdziwego Boga to: A. Jahwe. B. Odyn. C. Zeus. D. Allah. A tu żadnego koła ratunkowego i myśl tu, człowieku. Tak naprawdę to jestem bardzo wierzący, ale odpoczywający, że tak się wyrażę. Po prostu przesadziłem z częstotliwością chodzenia na msze święte. Kiedyś chodziłem codziennie i codziennie przystępowałem do komunii świętej, więc na razie wystarczy. Co za dużo, to niezdrowo. No, niezdrowe jest także zbytnie wkręcanie ludzi. Miałem kiedyś dziewczynę, która na każdym kroku mnie jakoś wkręcała i ja się uodporniłem na te wkręty, typu na przykład, że jest ze mną w ciąży, czy że się najebała, mimo że była trzeźwa i takie tam. Ale jednego jej wkrętu nie zapomnę do końca życia. Po prostu uwierzyłem jej jak dziecko, taki byłem naiwny. Moja była dziewczyna wkręciła mnie kiedyś, że ona bierze udział w pewnym pionierskim projekcie eksperymentalnym, organizowanym przez oczywiście kogo jak nie kogo, ale amerykańskich naukowców.
projekt ten polega na tym, że przez jakiś czas bierze się specjalne tabletki, po których już się nie sra i nie wydala. Po prostu te tabletki, nazwijmy je gównojady, rozkładają stolec w organizmie i człowiek po prostu oszczędza na papierze toaletowym, bo nie sra. I ja w to uwierzyłem, taki byłem naiwny, a ona tak przekonywująca. Ja to w ogóle jestem bardzo łatwowierny. Uwierzyłem swego czasu, że dziewczyny z zespołu Tatu są lesbijkami. Pamiętacie Tatu? To dla tych, którzy mnie pamiętają, to taki rosyjski zespół, który wylansował hity m.in. Nas nie doganiat, nas nie doganiat, albo Jasa szlasuma, Jasa szlasuma i wiele innych. I one tak dobrze udawały te lesbijki, że się całowały na scenie i w ogóle. A ja za kilka lat słyszę, że jedna wyszła za mąż, druga też jest zamężna i dzieci ponoć też urodziły, więc zdałem się znowu wkręcić. Jak odróżnić fałsz od prawdy? Tego to naprawdę czasami nie jestem w stanie określić. Ale jedno nie dałem się wkręcić, że istnieje UFO. Ale to jest bardzo ciekawy temat, o którym trochę opowiem. Wiecie, że gwiazdy, które widzimy, to nie są gwiazdy, które widzimy, tylko informacja, jak te gwiazdy wyglądały kiedyś. I tak na przykład gwiazda oddalona od nas o 1000 lat świetlnych, to gwiazda, której światło potrzebuje 1000 lat świetlnych, żeby do nas dotrzeć. Światło mknie z prędkością około 300 tysięcy km na sekundę, więc jednym słowem nieźle zapierdala. I tak sobie pomyślałem, że przecież jakby nas obserwowali kosmici, to widzieliby nie nas, naszą dzisiejszą cywilizację, ale jakoś homo sapiens, który zżera jakiegoś neandertalczyka. W pierwszym etapie rozwoju, wtedy kiedy wpierdalali, czyli zabijali, zjadali tych neandertalczyków, czyli inny gatunek człowieka. Kumacie to? Nie rasa, ale gatunek. Gdyby neandertalczycy przetrwali do naszych czasów, to rasiści, a właściwie jakby ich teraz tutaj nazwać gatunkowcy, mieliby pole do popisu, ale zostawmy to. Najważniejsze jest to, że UFO gdzieś tam w kosmosie, jeśli istnieje, to widzi nas, nawet mając najdoskonalszy sprzęt teleskopowy, to widzi nas właśnie jakieś kilka tysięcy lat do tyłu i myśli sobie, nie, z takimi ludożercami nie chcemy mieć nic wspólnego. I kontaktu nie ma. A zanim oni by do nas dolecieli, kto wie, czy nasza cywilizacja by jeszcze istniała. A wracając do tego światła, które przynosi informacje, to jest to też ciekawe, że nic w przyrodzie nie ginie. My współcześni ludzie, dla ufolutków, się jeszcze nie narodziliśmy. Nawet ci, którzy umarli, jeszcze się nie, dla ufolutków nie narodzili. Czy nie jest to fascynujące? Dla mnie fizyka i filozofia jest fascynująca, natomiast dla większości ludzi to sport jest czymś niezmiernie fascynującym i podnoszącym adrenalinę. Nie rozumiem sportu. Czym tu się fascynować tak dogłębnie, to nie rozumiem. No chyba, że jakieś kobitki chodzą ćwiczyć na siłownię mięśnie kegla, to może coś tam bym z tego zrozumiał. Ale tak to... No jeszcze jak Iga Świątek wygrywa, to jest to bardzo pozytywne i wzruszające, ale kiedyś sport wyglądał inaczej, na przykład u takich Majów. Też mieli coś na kształt naszej piłki nożnej, tyle tylko, że ta drużyna, która przegrała, zostawała złożona w ofierze. To dopiero było fascynujące, przyznacie sami, i okrutne zarazem, ale takie widowiska to bym oglądał z chorą przyjemnością.
Wiem, jestem trochę zryty. Fascynują mnie rzeczy zryte. W ogóle cała nasza ludzka natura jest zryta, nie uważacie? To taki dr Jekyll i Mr. Hyde. I najgorsze, że ta zła natura, że tą złą naturę musimy ciągle zamiatać pod dywan. Ostatnio słuchałem podcast o kolesiu, który rozkopywał groby i uprawiał seks ze zwłokami. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Może prościej kupić sobie dmuchaną lalkę z sex shopu i na niej się poużywać, ale nie. On musiał wykopać grób. Gorzej by było, gdyby tak kopał, kopał i kopał, jeszcze kopał i tak kilka godzin kopał. A tam, ta-dam, urna. To dopiero byłby wkurwiony, że tyle energii włożył, żeby wykopać urnę. Chyba że z tą urną. Ale dość, moja wyobraźnia prowadzi mnie w złe strony. A idź, nie idź tą drogą, nie idź tą drogą. Już lepiej opowiedzieć o facecie, który wymyślił zbrodnię doskonałą. Mordował ludzi i umieszczał je w beczkach z kwasem. Kwas rozpuszczał zwłoki, a jak wiadomo, nie ma zwłok, nie ma zbrodni. Był jednak trochę nieostrożny. Wylewał te kwasy o maś, która została po tych zwłokach, bezpośrednio na ulicę. I ktoś się kapnął, nie pamiętam już po czym, może po jakiejś nierozpuszczonych kościach, czy też po jakiejś protezie zębowej i zgłosił to na policję, a ta już zajęła się tym gagatkiem. Ludzie są niepojęcie różni i dlatego tak fascynujący. Dlatego tak to właśnie ludzi wybrałem jako główny temat mojego malarstwa. Jedni ludzie lubią trawić w kwasie zwłoki, drudzy lubią kontakt z naturą. Ja nie lubię ani jednego, ani drugiego. Mnie kontakt z przyrodą żywą w ogóle nie interesuje. Wolę oglądać Animal Planet lub National Geographic, a najbardziej to lubię oglądać obrazy impresjonistów i postimpresjonistów i jeszcze innych malarzy, którzy malowali naturę. Tacy malarze jak Monet, Pizarro, Manet, Szkoła Barbizończyków, Turner. I na tym zakończę dzisiejszy stand-up. Do zobaczenia, do widzenia. To mówiłem ja, Michał Ogiński. Ahoj, trzymajcie się. To wszystko ode mnie dzisiaj. Do zobaczenia.